Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Rayman Origins. Zaczynamy dzisiaj maraton właśnie z tej gry. Lecimy z krainą Straszliwa Otchłań i poziom Skąd te Kraby. Znowu zmieniłem postać, żeby troszkę odświeżyć. Niedługo odblokujemy nową postać, więc będzie można troszkę pograć kimś nareszcie, kto dopiero dołącza do naszej ekipy. Okej, okay, no i w poprzednim poziomie, w poprzednim odcinku w zasadzie, i chyba też wspomniałem o tym dwa odcinki temu. Okej, okay, to bolało. Wspominałem, że powoli zbliżamy się do końca gry i że została tylko jedna kraina tam, ale później się poprawiłem. Więc teraz tylko jako taki dodatek dodam, że zostało jeszcze troszkę więcej, dlatego ten maraton i mam nadzieję, że będę wrzucał dwa filmy dziennie, tak planuję. Nie wiadomo, czy za każdym razem mi się uda, ale chcę w końcu przyspieszyć tego Raymana, gdyż seria trwa bardzo długo i chcę już mieć to ze sobą i chcę przyspieszyć. Okej, tak myślałem, że jest tu coś, ale tym razem czaszka, nie bonus level. Wybaczcie za to troszkę chaotyczny wstęp, już się ogarniam powoli. Muszę się z powrotem wdrożyć, bo dobrych kilka dni właśnie nie nagrywałem nic, więc muszę z powrotem dojść do płynności. Ważne, że przejdzie dobrze, już kolejny fragment zrobiony. Rumów mamy 115, więc super wynik. Serduszko proszę i króla też jak najbardziej. Dobra. Uwaga na przeszkody. Tutaj czaszka chroniona kolcami i gdyby nie to, że mnie zrzuciło, to byłaby zdobyta. Teraz chyba dostaniemy mniej lumów za nią. No ale trudno. Zawsze to fajny bonus. Najważniejsze, że kolejny fragment poziomu za nami. No i teraz mamy tych śmiesznych przeciwników dosyć. I od razu pierwsza sekunda, pierwszy kontakt z nowym przeciwnikiem i jest porażka, ale to nic, oni nie wyglądają groźni, wyglądają, że są groźniejsi niż faktycznie są. Kolejny raz przegrałem, ale spokojnie. Teraz się skupię na tym, co trzeba, więc o, właśnie robimy tak i jest już po nim. Dobrze, ciekawie. No, już dawno nie widzieliśmy tych koleżków. No, co jest? Dobra, w takim razie sobie odpuszczę. Już widać, że mamy tutaj bonus level. Nie, czaszka. Znowu czaszka. Czyli co, nadal nie było żadnego bonusowego poziomu? To jest dziwne. Zaczynam się martwić, że pominąłem jakiś. Ach, bez serduszka. Ciśniemy i przez to troszkę gorzej idzie. Dobra, znowu straciłem skupienie. Jest serduszko. Okej, słychać muzykę, która jest właśnie przy tym, jak będziemy tracić widoczność w tych morskich poziomach. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że to jest pierwszy, a nie drugi bonus level.
Dobra, jeden jest. Już nawet nie jeden. Nie jest to w ogóle trudne, tylko trzeba mądrze do tego podejść, ok. I tak jest, pominięty został kluczowy poziom. Chyba pierwszy raz został pominięty. A to jest akurat niedopuszczalne, więc nie będzie żadnego poprawiania po nagraniu, tylko będzie poprawianie na nagraniu. Co jest? Okej. Myślałem, że to czasowo jest, a to ten przeciwnik patrzy na to, czy jesteśmy blisko po prostu. Dobra. No to już się czegoś dowiedziałem nowego. Co to było, to nie wiem. Troszkę się rozproszyłem tą myślą, że ominąłem bonusowy poziom pierwszy raz. O co chodzi? Co jest? Przed chwilą bez problemu, a teraz nie mogę ogarnąć. Dobra. W zasadzie to powinienem mieć gdzieś te lumy już. Mamy 301, więc nawet nie muszę nic zbierać. No i taką zasadę będę. Taką zasadę będę wyznawał. Lecimy do końca. Już tyle jest możliwych do zdobycia lumów, że można by było prawie 2 złote medale zdobyć. Oczywiście. Mówię tak. Troszkę przenośni. Ale faktycznie jest ich mega dużo tutaj do zdobycia i nie jest żadnym wyzwaniem zdobycie 2 elektronów, ale też i oczywiście złotego medalu. Dobra, w takim razie, skoro był to pierwszy bonusowy poziom, powinien być gdzieś na początku misji, więc nie będę robił cień, spróbuję odpalić poziom jeszcze raz i dojść do tego bonusu. Właśnie. A, backspace mogłem dać od razu powtórz, no trudno. No nic, wejdziemy jeszcze raz do tej misji. Oj, tutaj od razu mamy misję ze strzelaniem. Ciekawe. I w przyszłym odcinku nareszcie odblokujemy tego chyba fioletowego Raymana. To był chyba właśnie bohater za 200 tych... za 200 elektronów. No dobra. Nie musimy w tym poziomie już nic zdobywać. Trzeba się skupić na znalezieniu bonusowego poziomu. Tutaj go nie widzę. Tu była czaszka. Zdziwię się, jeśli nie będę w stanie znaleźć tego poziomu przy drugim przejściu. Chyba tu, okej. Okej. O, i to jest to uszczelanie, więc mamy taki prolog właśnie do następnego
prolog przed następnym poziomem. Tak, ten poziom. Nic trudnego. Myślę, że poziom był na tyle krótki, że jak nie będę nic zbierał po drodze, to mogę nawet nie muszę robić cięcia. W minutę powinniśmy dojść do jego końca, mam nadzieję. Okej. No to taki test dla mnie. Mogłem serduszko zabrać, ale nie. Dam radę bez niego, tak. No dobrze. Ale tutaj za to jest. To już zabiorę. No i było warto zabrać. Bo byłaby cofka do tyłu. Idzie. I to jest już chyba przedostatni fragment. Czy jeszcze jakiś był? Okej, chyba jeszcze jakiś był. To było dobre. Tutaj też na milimetry. Okej, udało się szybko przejść, więc dobrze jest. Chodź tu, gościu. Szybko poprawiony poziom, lecimy za chwileczkę do następnego. Bez zbierania lumów mamy ponad 100, więc fajny wynik. Podwodna strzelanina teraz. No to do boju. Serduszko jest. Dobra, spróbuję przejść bez żadnej śmierci ten poziom. Czyli w zasadzie mogę oberwać raz. W teorii, ale w praktyce mogę oberwać raz, zdobyć następne serduszko. No więc tak to wygląda. I tutaj mamy już ciemność. Te łapy się na nas czają. Więc to może być największy problem. Dobra, niewiele brakuje do dwóch elektronów za misję. Chyba już jest? Nie, brakuje. Jeszcze brakuje. No to już mamy chyba w
wystarczająco, ale na wszelki wypadek trochę pozbieram. Chyba, że trzeba było 300 też w tym rodzaju misji. Bo coś tu dużo tych lumów. Okej, dobra, to w takim razie będę się starał zdobyć jak najwięcej. Już nie pamiętam po prostu. No, wiedziałem, że tutaj coś dobrego będzie. Tak, tutaj chyba trzeba było 300 jednak. No to w takim razie do roboty. O tak. To jest to. Jest 308, super. No i całutki poziom bez nawet straty jednego z serduszka i z zdobyciem też 2 elektronami, super. Super się to udało. Te bonusowe lumy pod koniec wszystko właśnie zrobiły, że jest tak super w tym poziomie. 3 razy 3 takie duże porcje lumów z bonusem zdobyliśmy. I dzięki temu nawet mamy 8 więcej niż trzeba było. Ja się cieszyłem, że 150 mam. A tu ile jeszcze można było zdobyć? No i ostatni poziom na dzisiaj. Będzie to. Już pogoń za skrzynią, proszę bardzo, tak. Ryzykowne ruiny. Ale może być też zwykły poziom. Okej, strzeż się małego Mariah. To zrobimy, ponieważ to nie jest jeszcze walka z bossem. Więc skrzynia następnym razem. Fajny secret na początku. No, czyli to jest taki poziom normalnej długości, no dobrze. No, no, trochę to było pechowe. I od nowa, tak, super. Dobra, jest czaszka. Co to było? No świetnie. Przepłynąłem tędy, nie biorąc czaszki. Dodatkowe wyzwanie. I nie przydało się na nic. O tak, 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 tą czaszkę chcę. Błyskawiczne 2 fazy poziomu. Ale teraz trzeba się już skupić bardziej. Mało. No i sprytnie ukryty bonusowy poziom. I labirynt, fajnie, fajnie. Teraz tylko dopłynąć do końca. Nie było to trudne. No i kolejna faza poziomu za nami. Wiele więcej nie ma. O, teraz nie wiem, jak się nie skułem. Mam
nadzieję, że ten zmarnowany... O, już następny bonus level. Mam nadzieję, że ten zmarnowany król nie przyczyni się do braku jednego elektruna z Alumy. O, i teraz mamy ten dosyć ciekawy bonusowy poziom, pamiętam go. W którym potrzebne nam będzie trochę szczęścia. No i to jest to. Nie schowasz się, wrogu, nie schowasz się, graczu. No i tak niewiele brakło. Już wszyscy przeciwnicy byli pokonani, ale do końca misji nie dotarłem. No, do końca poziomu bonusowego. No i nie jest to w ogóle łatwe. Może się wydawać łatwe, ale nie jest. Dużo zależy od szczęścia. Trzeba mieć idealny timing. Tak. Bonus level trudniejszy niż cały level. Można i tak. No i pokonał mnie czerwony przeciwnik. Świetnie, którego mogłem pokonać, ale jakimś cudem nie trafiłem. Nie było ataku. Jak zwykle zbugował mi się atak. Chyba byłem w lewą stronę ustawiony, prawda? No. Przed samym wejściem. Nie wiem, ile razy już się skułem. Wybaczcie. Jak dalej będzie tak to wyglądało, to zrobię cięcie, bo nie chcę się tak kompromitować. Ale to jest naprawdę trudne. Jeszcze mamy dodatkową trudność w postaci pomniejszonej postaci. Tak. Źle to zabrzmiało. Mamy trudność taką, że nasza postać jest mniejsza. Mamy gorsze ataki, ale dobra, nareszcie się udało. Można płynąć dalej. Albo nie można. Będę. Tak myślałem, że będzie tu czaszka. Ale dopiero 203 rumy. No i to nie wygląda dobrze. Przydałby się jakiś król lumów. Tu nic takiego. No dobra, 229. Ryzykuję, że będzie tu jeszcze trochę do zdobycia. No i jest. Ale nadal za mało. 267, ok. O, chciał zmylić. Ale się tu ubiłem. No i ta czaszka się przyda. Chyba będę musiał jakoś zaryzykować. Próbować tu wpłynąć. Było warto. Oj! No tak. To nie mogło być takie piękne. Co za beznadziejny błąd z mojej strony. I cały fragment poziomu od nowa.
Ale i tak było warto. Bo teraz się uda. Jest nieprzewidywalny ten przeciwnik. Ciężko się dostosować się w zasadzie do niego. Dobra, teraz już tylko ta czaszka potrzebna. No i spływaj stąd, gościu. Dobra, jest. Liczyłem, że może załatwi za nas tutaj robotę, a on jeszcze mnie pokonał. Którędy mogę przepłynąć? Tędy, dobra. To tu już nic trudnego. Jakoś poszło. W przyszłym odcinku już skończymy tę krainę i chyba zaczniemy następną jeszcze. Pierwszy poziom może się uda zrobić z tej następnej. I na pewno po przyszłym odcinku odblokujemy nową postać. Brakuje pewnie ze 3 umów może po tym poziomie. Nawet moglibyśmy już zdobyć nową postać w trakcie następnego odcinka, ale nie będę zmieniał. Tak, 4 elektronów chyba brakuje. No i na pewno na następny odcinek mamy te 2 poziomy, czyli Pogoń za skrzynią o nazwie Ryzykowne Ruiny i bossa, czyli Murray's Głębin. Ale pewnie jeszcze też coś z jakiejś następnej krainy, więc jak na razie żegnam się z wami, do zobaczenia, no i cześć.